W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 wypowiedzi pana Lecha Wałęsy, byłego prezydenta Polski oraz laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Przyjemniej będzie koniec Macierewicza niż Wałęsy, niech on będzie spokojny. Tyle co ja zrobiłem, no 100 lat jeszcze nikt nie zrobi więcej. Uważa, że 900 zł wystarcza na miesiąc na życie? Ja zarabiam 5 tysięcy, a żona wydaje 6. Lech Wałęsa w Radio Tok FM stwierdził: będę 31 sierpnia składał kwiaty przed pomnikiem. Robię to od dawna. Składałem kwiaty, kiedy obecny szef Solidarności służył w ZOMO. Będę składał i teraz. Okazało się, że pan Piotr Duda nie służył w ZOMO, a Lech Wałęsa musiał go za te pomówienie przeprosić. Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę patriotycznie, wychowawczo, moralnie i w ogóle, że komuniści nawet mordowali nas, ale nie mogli zamordować sumienia, ducha, a oni ducha walczą, na Boga się powołują, a to co wyprawiają to jest tak szkodliwe, że będziemy wieki odrabiać. Będę maksymalnie pomagał, abyście się rozmnażali. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.